Tutaj jaka nóżka ma być? Lewa czy prawa? Która nóżka tutaj idzie? Lewa. Aha, no to dawaj. Niżej. No tak. Tu. Tu. A może być tu. Tutaj nie pulsuje. Tutaj spróbuj. Albo na dole. Emilka porobiła zakupy i teraz szukamy miejsca, żeby to zjeść. Tak, Emilka? Patrz, jakie fajne miejsce znaleźliśmy. Żuj to. Herbatniki. Mamusia poszła kupić sobie kurtkę na ten okres przejściowy z zimy na lato. A Emilka nie straca czasu i wzięła tatusia za rączkę, powiedziała: chodź, tatuś. Zaprowadziła mnie do sklepu, wybrała sobie soczek i herbatniki. Dziecko z głodu nie umrze, tak? Poradzisz sobie? Muszę cichutko kaszleć, żeby mnie stąd nie wyrzucili. Teraz Emilka w czasie południa nie śpi i dlatego o 18:21 to ona już jest gotowa do snu. Ola kiedyś pracowała w sklepie odzieżowym, takim dla bogatych ludzi. I jeszcze pamięta, jak to się składa na szybko. Niedziela, poranek i zaczynamy go od zdrowego napoju, smoothie. Tutaj mamy jabłko, sycylijskie pomarańcze, przepraszam, i szpinak. Teraz tak dostajemy, odkręcamy, zakładamy, proszę bardzo. Dziękuję. Jest nasz glanik. Maleńki tylko, tak? Ojej, tak to. I to łuk. Ogromny wołk. Ogromny wołk. Ogromny, da, очень большой. Ой, смотри какой. Так. Зайчик. Идёмаш. Ну. Так. Где teraz? Teraz jedziemy po kapci dla Emilki, żeby mieli zapasowe takie już rozmiar większe. Nie wiem, czy te, które ma w przedszkolu, nie są już za małe. Ola, masz nową kurtkę? Tak, mam nową kurtkę. Kiedy to kupiłaś? Wczoraj. Yeah. Nie pokazałam nawet. Ola ma nową kurtkę, a ja jeszcze w starej chodzę. Wiecie, o co chodzi, nie? Emilka. Let's go. A dzisiaj pojedziemy tym cudownym autkiem. Aha, zablokowane. Ha, nie ma przejścia, nie ma. Zapinamy pasy? Tak. Rączkę, o. Emilka ma nowy fotelik, nie pamiętam, czy mówiliśmy. Pierwszy fotelik Emilka miała razem z wózkiem. Z wózkiem, bo mieliśmy podciągnąć wózek trzy w jednym, już jest. Drugi mieliśmy w prezencie od kolegi i ostatnio kupiliśmy nowy na stronie, na której wszyscy wszystko w Polsce kupujemy. Allegro. Allegro, tak. Bezpieczny, który tam przetestowany miliard razy. Mi też pasuje, kiedy
jedziemy do kogoś z Olixa i kupujemy za 20 zł obuwie. Wygodne, drogie, ładne wyglądające, niż kupimy w sklepie nowe, ale słabej jakości i o wiele droższe. Wow, co się dzieje? Jestem sam w aucie, a to znaczy, że ja jadę do pracy. Ola w pracy, w żłobku swoim. Emilka w przedszkolu. 10:26, a ja dopiero wyjechałem z domu. Taka sytuacja. Już dotarłem do pracy, wszystkie rzeczy spakowane. Najważniejsze jest czajnik elektryczny i robot kuchenny. Dobrze, to nie jest robot kuchenny, tylko multi-cooker. Multiwarka po naszemu. Zamykamy i jedziemy. Ja już wyjeżdżam z załadunku. Szybko to w filmiku wszystko wychodzi, nie? Jadę do pracy, już jestem w aucie i już wyjeżdżam z załadunku. Teraz lecimy do Wedemarku w Niemczech. I tam mamy rozładunek. Niecałe 600 km. Autostrada Wolności A2. Kap, 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 kap. Deszczyk z nieba spadł. Trochę pojechaliśmy, teraz trochę postać. Pogoda jest ładna, piękna. 7 stopni Celsjusza. Trochę postoimy i mam nadzieję, że niedługo pojedziemy. Tu już mam 50 parę kilometrów do granicy polsko-niemieckiej. Trochę odpoczniemy w korku, no i pojedziemy. Już trochę minęło czasu, ale nawigacja pokazuje, że szybko to nie będzie. Jestem dokładnie w tym punkcie. Dobrze, że powiedziałem, przecież nikt nie korzysta się z nawigacji Google'a. Nie ma nawet jakiegoś wolnego ruchu, tylko wszystko stoi od 15 minut. Nic się nie dzieje. Miejscowość Torzym. Jestem dosłownie 200 metrów od drogi krajowej numer 92. Tutaj jeszcze domki, a trochę dalej już pole, las i sama dzika przyroda. Tutaj psy mnie obserwują, widzę. Także spacer kończymy pomału i zwijamy się do auta. Idź obcy stąd. Nie patrz na nasze podwórka. I jeszcze trochę jedzenia sobie dokupiłem. Lepiej mieć więcej jedzenia i wody niż mniej. Zostało mi 5 minut do końca pauzy. Zaraz sobie zrobię herbatkę. Paliwowej i już stoję 6 minut. Ja jak podjechałem, te auta już stały. Kierowca sobie spokojnie zamyka auto i idzie do ubikacji. I auto stoi pod dystrybutorem. Jeden poszedł sobie wody nabrał. Najlepsze jest to, że gdybym ja tu stał i tak robił, a on był z tyłu tam czekał, gdzie ja teraz byłem, to już by ślina leciała we wszystkie strony, bo mu zablokowali dystrybutor. Już by krzyczał, trąbił, a tak to jak to nie on, to mogą poczekać inni kierowcy.